Tak sobie pomyślałem po pierwszym skoku, że Piotr Żyła jednak nie rozpędza się tak, jak zapowiadał wczoraj. No trochę wolniej, ale no do jutra się rozpędzę, myślę. A z czego to wynikało, że to rozpędzanie jest takie wolne? Nie, no to drugi bardzo fajny skok był, naprawdę. A pierwszy tam trochę, też nie był zły, tylko trochę tam za bardzo przeleciało do przodu. No i nisko, brakło mi wysokości tam, żeby odlecieć. No tam te kilka metrów, ale i tak jestem zadowolony, bo fajnie, fajna robota dzisiaj. Jędruś na podium, na drugim miejscu, oj, normalnie, ja nie wiem, jak to on mógł przegrać te 30. No ale po tym, jak został wyprzedzony przez Ryoyu Kobayashiego, to tak troszeczkę drżeliśmy. A nie, to było pewne, że będzie stał, no bo to tam już, to były ciężkie tam już warunki na koniec. To już nie było takie proste, żeby tam odlecieć. A Jędruś skoczył, fajny skok. No i należane podium. No brakło te 30. Ja nie wiem, jak on to liczył, że to te 30 mu brakło. No ale co zrobić? Jutro też jest dzień. Wiesz, najłatwiej powiedzieć, że na notach można ponadrabiać. Bo tam jeszcze dużo do nadrobienia może mieć w tej kwestii Andrzej. No nie wiem, trzeba zajść do tych sędziów, kto tam sędziował dzisiaj. I zrobić z nimi porządek. Mówiliście mu coś konkretnego po tym pierwszym podium? No bo tak w sumie no ja mu powiedziałem tylko w kontroli, ty bażancie. No ale w końcu może się pochwalić chyba czymś bardziej wartościowym niż złoty bażant. No zdecydowanie. Dzisiaj to tu drugie miejsce, to przyszalał Andrzej. Także no teraz... Jak to się mówi, worek z tymi podium otworzył, to teraz już będzie tylko na podium już będzie stał. No właśnie, tego mu życzę. No właśnie, ja chciałem o to zapytać. Pytałem też Dawida Kubackiego, rozmawiamy tylko o Andrzeju Stękale, to jest oczywiste. Czy to, że zajął już to pierwsze miejsce na podium, spowoduje, że on poczuje jeszcze taką większą pewność siebie? To z twojego punktu widzenia, bo ty też kiedyś pierwszy raz stanąłeś na podium, powoduje, że zawodnik czuje się pewniej? A no zawsze. To jak już na podium... stanie, to już takie jakaś taka blokada psychiczna się czasem odblokuje, no i później już się skacze tak na luzie, fajnie, no. Tak się powinno skakać. Na sam dół. Czyli I tego życzymy Andrzejowi, żeby tu i jutro, i do końca sezonu, i następne sezony na samuśki dół. I tobie też tego życzymy. Dziękuję. Dzięki bardzo.